Do odczytania apelu pamięci wystąp. Legendarnego dowódcy partyzanckiego z lat II wojny światowej stajemy tu, w Tarnobrzegu, przed pomnikiem Jędrusiów, symbolem chwały i pamięci tych, którzy tworzyli organizację Odwet oraz oddział partyzancki Jędrusie. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione pamięcią i wdzięcznością dla tych, którzy spełniając swój wielki oraz patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny, złożyli na jej ołtarzu największy dar, własną krew i życie. Dowódco oddziału partyzanckiego Jędrusie, twórco i komendancie organizacji Odwet, poruczniku Władysławie Jędrusiu Jasińskim, stań do apelu! Poradę na polu, fał! Antoni Tosiu, Marianie Gorycki, którzy wraz ze swoim dowódcą polegliście w starciu z żandarmerią niemiecką w Trzciance. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Ojczyźnie, wszędzie, pełniąc swą ciężką służbę, płacąc krwią własną za umiłowanie wolności. Cześć i pamięci! Chwała bohaterom! Proszę Państwa, proszę tu bliżej troszeczkę. Związek Strzelecki i jednostka strzelecka w Tarnobrzegu co roku tutaj pod tym pomnikiem 9 stycznia zbiera się po to, żeby uczcić pamięć Władysława Jasińskiego i wszystkich poległych partyzantów z jego oddziału. Cieszy nas bardzo, że w tym roku, nie tak jak to było w latach ubiegłych, dołączyło do nas duże grono Tarnobrzeża. W tym roku zorganizowaliśmy akcję pod nazwą Zapal znicz Jędrusiowi. Chcieliśmy obudzić sumienia tych ludzi, tych mieszkańców Tarnobrzega, którzy tutaj mieszkają, którzy czują się obywatelami swojej małej ojczyzny. Jak widzicie, nie robimy tu żadnych fanfar, fajerwerków. Jest prosto, skromnie, tak jak być powinno. Każdy, kto czuje się patriotą, Polakiem, obywatelem tego miasta, powinien tutaj przyjść na kilka minut, oderwać się od codziennych obowiązków i pomyśleć. Bo gdyby nie oni, to być może nas tutaj by nie było. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy dzisiaj tutaj przyszli. Serdecznie dziękuję i proszę w przyszłym roku o więcej. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Co? Thank you.
Chcę podziękować wszystkim tarnobrzeskim strzelcom w głównej mierze za niezwykle cenną inicjatywę. Inicjatywę, która kultywuje pamięć o jakże żywym wśród naszej tarnobrzeskiej, ale nie tylko tarnobrzeskiej społeczności, pamięci bohaterskiego oddziału partyzanckiego w Jędrusie z jego dowódcą na czele. Cieszę się również, że tak licznie, szczególnie środowisko futbolowe naszego miasta odpowiedziało, dzisiaj dając żywy dowód swojego przywiązania do patriotyzmu, nie tylko dzisiaj. Dziękuję również za włączenie się w akcję ocalania od zapomnienia mogił wielu wspaniałych tarnobrzeżan i patriotów. I myślę, że w roku przyszłym, jeszcze bardziej licznym gronie, apel tarnobrzeskiego strzelca spotka się z jeszcze większą odpowiedzią, poparciem mieszkańców Tarnobrzega. Dziękuję. I tak jak tu komendant mówił, proszę o jeszcze. Wszystkiego dobrego. Za mną! Marsz! Bartosz, za mną, marsz.